będziemy mówili o tym, że wbrew pozorom całkiem sporo cech, które przypisujemy tylko i wyłącznie człowiekowi, roboty już dawno mają. Mam tutaj na myśli na przykład umiejętność uczenia się, umiejętność analizowania informacji, nawet wyciągania wniosków z tych informacji. W pewnym sensie roboty mają też osobowość. Jednej rzeczy, czego roboty nie mają, to wbrew pozorom nie inteligencji, bo roboty, maszyny też są inteligentne, w niektórych sprawach mogą być nawet od nas inteligentniejsze, tylko nie mają świadomości. Czyli patrząc na siebie w lustro, nie wiedzą, że to są one. Pustam go. Nie piję kawy. Ale się napijacie, podłączę do ładowarki. Dobra. Dlaczego to jest takie ważne? Staram się to powiedzieć w całym programie. Dlatego, że mówiąc o sztucznej inteligencji, boimy się jej, bo mówimy, że jeżeli roboty będą inteligentne albo inteligentniejsze od nas, to mogą się zbuntować. Sama inteligencja do buntu robotów to jest za mało. Po to, żeby robot się zbuntował, musi mieć świadomość, bo tylko jak się ma świadomość, to ma się swoje własne cele. Roboty już są niebezpieczne dla człowieka, na przykład drony, ale to niebezpieczeństwo jest zaprogramowane przez innego człowieka. To jest tak samo jak z nożem. Czy nóż jest niebezpieczny? No, nie musi być, ale może być, jak go ktoś złapie, ale sam nóż nie zaatakuje człowieka. Więcej o sztucznej inteligencji już w poniedziałek w drugim programie Telewizji Polskiej o godzinie 21:50. Tak naszą rozmowę, czego się od niej dowiedziałeś? Czego się z niej dowiedziałeś? Że mogę być mądrzejszy od ciebie.